Oprowadzi nas pani dzisiaj po teatrze. Serdecznie dziękuję. Dzień dobry państwu. Zbliża się godzina 9:00. My jesteśmy już tu w Opolskim Teatrze Lalki i Aktora. Tutaj bowiem dzisiaj ostatni finałowy akcent 30. przecież edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Teatrów Lalkowych. Teatry lalkowe przyjechały z całej Polski. Spektakli tych konkursowych było 11. Nie wiem, czy moja szanowna koleżanka reprezentująca jury będzie nam w stanie co nieco zdradzić, jeśli chodzi o werdykt. No, chyba państwo się przekonali, że nic nie wskuram, czyli trzeba będzie czekać do godziny 18. Wtedy to jury oraz organizatorzy wraz z dyrektorem teatru i prezydentem Opola pojawią się tutaj i dokonają tej celebracji, dlatego że to jest niezwykle ważne, cenne wydarzenie w Opolu, tak jak mówiłem, bo to nie tylko teatr, nie tylko ta scena, ale i obiekty, pozostałe obiekty kultury, które dołączyły do tego festiwalu. Zajrzyjmy zatem, co dzieje się na kilka godzin przed zakończeniem festiwalu w sali teatralnej. No, jak państwo widzą, to już ostatnie przygotowania. Niebawem zobaczymy tutaj wielu zacnych gości. No a teraz możemy powiedzieć jedno. Tak jak mówią wszyscy jurorzy, niezwykle atrakcyjny repertuar. Jak mówią jurorzy, te spektakle były bardzo zróżnicowane, bardzo ciekawe i świetnie zaaranżowane. No i dzisiaj wielki finał. Czy Opolu, czy też innym teatrom przypadną te nagrody, przekonamy się. Jedno jest pewne, po zakończeniu dzisiaj koncert Osiecka Deluxe, Maja Kleszcz na scenie tutaj Opolskiego Teatru Lalkowego i to wszystko zakończy tegoroczne święto Teatru Lalkowego. Miłego dnia, o 18:00 zakończenie festiwalu.